Dzisiaj widzowie zostaniemy najgorszym właścicielem psa, który powinien zostać zamknięty w więzieniu. Po prostu będziemy wybierać najgorsze opcje, takie najbardziej złe. No i zobaczymy, co się stanie. Ale zanim zaczniemy, musimy wymieszać jakieś mikstury, żeby ten pies się stał jakiś właśnie. I teraz możemy wybrać różne rzeczy. Czy ma być zły, znaczy taki angry, czyli wkurzony, czy ma być friendly, czyli taki przyjazny, czy może być taki egzotyczny, czy może jednak lojalny. A wiecie, jaki my weźmiemy? Oczywiście, że taki, o, taki mega, to mega zły. A weźmy 100%, żeby był taki mega wkurzony, widzowie, na 100%. O matko, o, pitbulla dostaliśmy, naprawdę dostaniemy pitbulla. I coś teraz stanie. Yo, jesteśmy pitbullem. Mamy naszego pitbulla, no i czas oczywiście wybrać najgorsze opcje. Okej, okay, jesteśmy tutaj pitbullem. O, jaka fajna rodzinka, szkoda, że my jesteśmy najgorszym psem, jaki tylko może być. Czyli tak, jaką rodzinę wybieramy? W sumie, wiecie co, nie ma to znaczenia, wybierzmy chyba tą rodzinę, niestety. Przepraszam cię, rodzino z prawej strony, czemu rodzina z lewej tańczy? What should we call you? Czyli jak powinniśmy na ciebie mówić? Nie wiem, jak się nazywa jakiś piesek? Powiedzmy, że na przykład Fafik, czy Fafik, no może być. Niech będzie Fafik, widzowie. Jedno z pierwszych imion, które mi przyszło do głowy. Siema Fafik, elo, witam cię. I o, jesteśmy na spacerze. Let's go, dobra, klikamy, żeby być szybszym. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Musimy być mega szybcy, ale my szybcy jesteśmy. Let's go, nie ma tutaj ociągania się. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Plus 3 miesiące. Co się dzieje? O, my zaraz zostaniemy, że tak powiem, starszymi ludźmi. Czy tak powiem, starszym, że tak powiem, pieskiem. Uwaga, świetnie, teraz co się dzieje? O, o, co to jest? Mamy tutaj normalnego chłopaka. To jest chyba ojciec. I teraz tak, możemy nasikać na ojca, albo nasikać na ogród, albo w ogóle nasikać mu na butę. Widzowie, musimy to zrobić. I uwaga, nie, 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 to jesteś najgorszy pies po prostu. Uwaga, zostajemy mega najgorszym psem. Nasikaliśmy na niego i my możemy nawet zdjęcie zrobić, co? Ej, dobra, to chyba jest zły pomysł. Dobra, zróbmy zdjęcie. O nie, on jest wkurzony. Trzymaj się, tato, na razie. O nie, jesteśmy faktycznie, widzowie, najgorszym psem. Idziemy dalej, mamy już 6 miesięcy i zaraz oczywiście przyspieszamy. Idziemy na spacerek. To nie ma być spacerek, to ma być szybki bieg, bo jestem mega, ale to mega wkurzony. Albo dobra, na spokojnie spacerujmy sobie, dostajemy złotą kość i kolejne 3 miesiące do przodu. Na razie jesteśmy troszeczkę bardziej diabełkiem w, że tak powiem, tutaj piekle niż w niebie, ale oczywiście zobaczymy sobie dalej. I uwaga, teraz tutaj wszyscy sobie smacznie śpią, ale czy na pewno? O, o, jest tu złodziej, który chce wejść do domu. Dobra, niedobrze. Oj, 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 czy on wejdzie? Wchodzi normalnie, przeskakuje, wow, lewituje nawet. Ja nie wiem, jak on to zrobił. O, słyszy, tutaj pies to wszystko. I teraz czekajcie, co się stanie? O nie, dobra, musimy coś wybrać. Czekajcie, wybierzmy atak czy wake up parents. Oczywiście, że zaatakuj go. Zaatakuj go, dawaj, atakuj go. Dajesz się, o nie, on się tutaj przestraszył. Ucieka, jo, haha. Co mu się stało? O nie, dobra, widzowie. Idziemy dalej, mamy już 9 miesięcy, czyli no powiem szczerze, całkiem sporo. Co to jest za czas jakiś, ty? What? Dobra, zebraliśmy to. I co teraz? Czy my nas to przyspieszy? Czy my będziemy... Jesteśmy starsi, a nie my, tylko dokładnie tak naprawdę ten chłopczyk jest już nastolatkiem. A, całkiem ciekawie, spoko sprawa. Okej, okay, ale zbieramy tutaj oczywiście te kości, lecimy na maksa i kolejne 9 miesięcy, czyli mamy już pełen roczek. Zobaczymy, co się teraz stanie. No i mamy rodzinkę, jak sami widzicie. O, nowy pieśio jest. Meet your new brother. O, czekaj, i teraz możemy go zaatakować. Albo po prostu play with him, czyli zagrać z nim oczywiście, że go zaatakujemy, bo jesteśmy najgorszym psem. Atakuj go, w ogóle, no o nie. Co on robi? Nie, on jest smutny. Ale no widzowie, jesteśmy najgorszym psem. Jedziemy dalej, widzowie, mamy już jeden roczek. I jak widzicie, bardziej przeważa tutaj, że tak powiem, strona hell, czyli ta złaminka, to piekło. I teraz, o, o, spotykamy jakąś parę piesków. I do you want to change your breed? Nie, nie chcemy zmieniać mojego pieska. Mój piesek jest idealny. Słuchajcie, ten właśnie, którego ja tutaj właśnie teraz chcę. Uwaga, dobra, teraz plus 3 miesiące. To jest idealny piesek, nie ma co go zmieniać. My chcemy po prostu zrobić tak, żeby ten piesek był mega, to mega zły, był taki groźny. Co oni robią? Ej, czekajcie, to jest ten nowy pies, który normalnie... Ej, widzicie go? Nie, dobra, oni bardziej się nim zajmują niż mną. Czyli uwaga, wkurzyć ich, czy uwaga, czy się przytulić do nich, czy zniszczyć dom, widzowie? Oczywiście, że bierzemy zniszczyć dom. O,
i uwaga, niszczymy im dom. Co się dzieje? Nie, tak być nie będzie. Kupiliście nowego psa, to teraz macie za swoje. Myk, wskakujemy wszędzie. Co się dzieje? Wow, rozwalamy wszystko. O nie, pomocy, pomocy. Tego psa już się nie da, widzowie, uratować. On jest tak wkurzony. Wy to widzicie? O nie, współczuję im. No i niestety, idziemy dalej. Mamy rok i 3 miesiące. Jesteśmy już naprawdę, oj, widzicie, że ta buźka taka czerwona się powiększa. I co się teraz dzieje? O, o, what is dog most developed sense? Czyli czy, co u psa jest najbardziej wyczulonym zmysłem? Wydaje mi się, że smell, czyli węch, nie? To jest prawda. Ej, zgadłem, jak dużo zębów duży dog normalnie ma? Nie mam pojęcia. Duży pies będzie mieć, no chyba z 26? Nie, 40, nie wiem ile. How old was the oldest dog reported to be when died? Czyli ile miał najstarszy pies? Wydaje mi się, że 29. Dobrze, no, bo 50 trochę za dużo. Good job! 2 na 3, mam jakieś 5 klejnoty. Dzięki za klejnoty, chociaż tak w sumie ich nie potrzebowałem. Ale oczywiście bardzo tutaj dziękuję. Sympatyczne 5 klejnotów sobie przyjmiemy. Ale my chcemy kolejne 3 miesiące. I zobaczymy, co teraz. Co się teraz stanie takiego ciekawego. Uwaga, uwaga, uwaga. Idziemy tutaj sobie na hot doga chyba. O, o, co oni tutaj robią? Coś nielegalnego. I teraz możemy tak powiedzieć mamie, albo pocałować kobietę, albo zaatakować kobietę. Widzowie, my jesteśmy najgorszym psem, więc oczywiście ją zaatakujemy. Let's go, atak na maksa. O nie, co on robi? I patrzcie, ja nie mogę, widzowie, to było mocne, słuchajcie. Coraz bardziej mi się ta gra zaczyna podobać. Co to jest? O, o, to jest jakiś wybór. Chwila, co to będzie za wybór? Dobry albo zły, mi się wydaje. Jakbyś ocenił swoje ciało, czyli takie małe i bardzo sprawne, czy takie potężne? Ja myślę, że takie potężne bardziej, okej? Okay? It's Friday, czyli jest piątek, wieczór. Jakie są twoje plany? Iść spać czy party time? Oczywiście, że party time. Idziemy na imprezkę. I uwaga, co za typ do ćwiczenia? Jaki typ ćwiczenia wolisz? Sprinty czy yoga? Chyba wolę jednak troszeczkę bardziej biegać. Okej, okay, dobra. Nie, 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 nie. Wiecie co? Nie chcę za bardzo tutaj żadnych tutaj... Jak to się nazywają? Te takie, co można wypełniać ankiet? Nie wypełniamy ankiet. My po prostu chcemy być starszym pieskiem. Mamy już rok i 9 miesięcy. I co teraz? Fafik. A właśnie, on w ogóle jest Fafik ma na imię. Zapomniałem. Dobra, Fafik, dajesz. Uwaga, okej. Okay. Możemy tutaj wybrać. Możemy tak, albo wykopać normalnie dziurę, albo popływać, albo się tutaj, że tak powiem, popalać. No oczywiście, że idziemy popływać. Dawajcie, płyniemy. Uwaga, uwaga, lecimy. I czemu to jest zła opcja? Płyń, piesku. Dawaj, uwaga, pluskamy się normalnie w morzu. Cyk, idziemy do morza. No i się pięknie, prawda, pluskamy, pływamy sobie. A nasi chyba właściciele... Wow, ej, co mu się stało? Ty, co to było? Widzieliście, jak on normalnie triki zrobił na tej jednej fali. Mamy już prawie 2 lata. Teraz będziemy mieli 2 lata. No thanks. I patrzcie, pierwsza kreseczka złego pieska. Mamy już wypełnioną ją. I co to jest przed nami? Ej, widzicie to? Co to jest za różowy prezencik? O, coś za darmo? O, o. Oczywiście, że to przyjmę. Uwaga. O, prezencik collect. Co to jest? New outfit. Oczywiście, że to bierzemy. Jedziemy. Ej, my jesteśmy jakimś Batmanem. Co to jest? Nie, jakimś chyba wampirem bardziej. Coś tego typu. Dobra, uwaga. Zaraz będziemy mieli 2 lata i zobaczmy, co się takiego stanie. Równe 2 latka. No, to będzie naprawdę ciekawe. Fafik, masz już 2 latka. Jak ten czas mija? On jest w jakiejś klinice. O nie, to jest przegląd tych zwierzątków. Czy on jest tak naprawdę bezpieczny? Co to za igła jest? Ej, on chyba mi nie będzie tego nigdzie wstrzykiwać. Nie, nie, nie wstrzykiwaj mnie. Uwaga, teraz tak. Bądź spokojny, ugryź doktora, czy spróbuj uciec. Wiecie co? Oczywiście, że go ugryziemy. Gryziemy doktora, dawajcie. Uwaga, on mi próbuje coś wstrzyknąć. A masz! Został ugryziony i ucieczka szybka. No pięknie. Puu, obchodzimy już 2 lata, widzowie. Ale oczywiście musimy lecieć dalej. Zobaczyć, co się teraz stanie dalej. O, o. Możemy sobie wybrać psa. Zmienić go troszeczkę inaczej. Ale wiecie co? Ja go nie chcę zmieniać. Bo mi się ten mój pies podoba. Jest naprawdę kozacki. I mój Fafik, mam z nim po prostu naprawdę dobre wspomnienia. Ale oczywiście kolejne 3 miesiące przed nami. I uwaga, co tym razem się takiego stanie? No muszę to zobaczyć. Uwaga, play, klikamy play. I teraz, o, o, co tu jest? Chwila, on jest, idzie pod prysznicem. Ten jego, o nie! No tutaj chyba, czekajcie, co my możemy zrobić? Możemy pociągnąć za kurtynę albo ściągnąć ręcznik, tacie. Wiecie co? Chyba zrobię to pierwsze. Mam nadzieję, że nikogo tam nie będzie. Nie, jednak tam ktoś był. To chyba jeszcze gorzej. 2 latka i 3 miesiące. Całkiem dobrze nam idzie, ale oczywiście musimy lecieć dalej. Uwaga, 3 miesiące dodatkowe. Myk, 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 myk. Mamy już 2,5 roczku. Całkiem w porządku. To jest już taki piesek, no normalny mi się wydaje. Co on mówi? Grab me a drink, czyli daj mi coś do picia. Mówi jego ojciec, no nie jego ojciec, w sensie po prostu, no ojciec pewnie tego
synka, co ma tego psa. I uwaga, co możemy dać? Możemy dać mu piwo, możemy dać mu mleko, albo dać mu, o nie, sos gorący, ten sos chili. Dobra, musimy mu to dać. Dawaj, bierzemy ten chili sos, czyli ten gorący sos. O nie, ten tata nie widzi tego, że to jest gorący sos. On to wypija. Ej, ale mu uszy normalnie teraz robią się czerwone. Co się dzieje? Ej, dobra, widzowie, my jesteśmy serio najgorszym psem. No na razie, widzowie, to my jesteśmy na tej czerwonej stronie. Na stronie hell, no nie za dobrze. Oj, co to jest? Ulala, to jest jakiś znak zapytania. Co tutaj będziemy mogli zrobić? Uwaga, nie, to jest, słuchajcie, jakaś ankieta. Tego nie chcemy, idziemy dalej. Ja chcę poprankować dalej. A słuchajcie, ani razu nie sprankowaliśmy tego chłopczyka. Co jest bardzo ciekawe, że ani razu, że tak powiem, nie musieliśmy mu robić żadnego złego ani dobrego pranka. Ciekawe. O, on obchodzi urodziny. Dobra, co chcesz na urodziny? Uwaga, się pytają. I teraz, jakąś gorącą kąpiel, czy może spa? A dobra, wiecie co, weźmy może spa tym razem. Jak to wygląda? On ma nawet ogórki na oczach. No i idziemy dalej. 2 miesiące idziemy. Znaczy, co ja gadam? 2 lata i 9 miesięcy. Tu jest jakiś prezent. Tego prezentu chyba jednak nie chcemy, bo jak widzieliśmy, to nie jest na stałe to wszystko, tylko na 2 minuty. To na 2 minuty. Dobra, niech będzie po prostu normalny piesek. Nie potrzebuje żadnego tutaj ubranka, ale oczywiście musimy sobie zobaczyć, co się stanie, jak doda nam kolejne 3 miesiące. Uwaga, co tym razem będziemy musieli zrobić? A, jestem dosyć, ale to bardzo wręcz ciekawy. Idziemy na wakacje, pakujcie się wszyscy. Tak mówi ojciec. Dobra, razem z psem. Pies oczywiście zadowolony, no ale my jesteśmy najgorszym psem, więc musimy go troszeczkę potrolować. Fit in all items. A, czy musimy wszystko zmieścić do środka? Dobra, czyli dajemy to i dajemy to. O, ale fajnie. Co, pies ma własną walizkę? Ej, nie wierzę w to, to było naprawdę mocne, ale wydaje mi się, co jest, jakiś samolot kozacki. Idziemy dalej, widzowie. Teraz mamy 3 lata, ale oczywiście to nie jest nasz koniec, to jest dopiero początek. Jakaś decyzja. Co możemy zrobić? A nie, to jest chyba jakaś ankieta. Nie, tego oczywiście nie chcemy. No. Idziemy. Dawajcie dalej. Cyk. Idziemy. 3 lata i 3 miesiące. Dobra, zobaczmy, co teraz nas tutaj czeka takiego ciekawego. Klikam tutaj play, Fafik. Fafik, o, święta są. Merry Christmas. Wszystkiego najlepszego. Okej, możemy prezenty dostać. Cyk, dobra, dawaj z lewej strony prezent. Jaki dostaniemy? Uwaga, dostaliśmy prezent. Pewnie jakiś nieciekawy dostaniemy. Uwaga, co to jest? O, patrzcie, let's go. I dostaliśmy miejsce do spania. No, coś pięknego, ale oczywiście idziemy dalej. Co teraz? Proszę, piesek już ma 3 lata i 3 miesiące i możemy zmienić pieska, ale my oczywiście nie zmieniamy. Fafik jest naszym ulubionym, wręcz najlepszym pieskiem, więc ja nie będę zmieniać jego rasy. Nie ma takiej opcji. Lecimy dalej oczywiście z naszym Fafikiem, który jest, no powiem wam szczerze, troszeczkę złym pieskiem, ale tak nie do końca. Jest też troszeczkę dobry. No zobaczmy, co teraz będziemy musieli zrobić. Klikamy play i uwaga, bye bye, trzymaj się, kochanie, dobra. Ona tutaj żegna swojego męża. Prawdopodobnie idzie do pracy i teraz jest piesek, który zostanie sam w domu tak naprawdę. I teraz uwaga, zamykamy drzwi, czy idziemy na zewnątrz, widzowie? No jesteśmy złym pieskiem, więc oczywiście idziemy na zewnątrz. Dawaj na zewnątrz, uwaga, uciekamy, albo idziemy za tatą po prostu. Wow, to jest kolejny piesek, siema. Ej, dobra, będziemy jej przyjaciół, czy mi się wydaje? On się zakochał. Co jest, możemy tutaj ją normalnie pocałować, albo powąchać ją, wiecie co, albo po prostu ją polizać. Dobra, liżemy jej twarz. O nie, co on zrobi normalnie? Haha, zaczyna ją lizać, no chyba się troszeczkę wkurzy. Mamy 3 lata i 6 miesięcy, uwaga. Co, możemy się zamienić? Nie, nie chcemy zmieniać mojego pieska. Proszę tutaj elegancko zostawić to. Możemy tutaj coś zdobyć. Aha, on może być jajkiem, serio. Nie, nie ma szans, nie chcę być jajkiem. Słuchajcie, idziemy do przodu. Musimy jeszcze raz zobaczyć, bo już mamy 3 lata i tak naprawdę 9 miesięcy. Właśnie teraz, no to już troszeczkę ten piesek mala. To nie jest aż taki młody piesek, więc uwaga, co tym razem? O, on jest wkurzony. Turn left. Aha, teraz wykonuje polecenia. Dobra, nie będziemy tego robić. A może jak nie zrobimy, to co się stanie? To będziemy wtedy złym psem? Chyba tak, czekajcie, okej. Nic nie robimy, nic kompletnie. Czy on się wkurzy? Co się stanie? Chyba się wkurzy, nie? Uwaga, o, wkurzył się. Nie, nic nie zrobił. Dobra, turn left. Dobra, no obracamy się. Nie możemy tutaj niestety nie wykonać tego polecenia. Dobra, jump. A na dół jak damy? Nie, musimy zrobić jump. Albo można było się w prawo obrócić. Jej, skaczemy. Jedziemy, dobra, sleep. Dobra, czyli teraz na dół. Dobra, ładnie. Ale on daje fajnie. Let's go, jaki fajny piesek posłuszny. Okej, 3 miesiące i 9. Nie, nie chcemy to jakiegoś good dog. No nie wiem, czy taki dobry ten dog, jak bardziej jestem na czerwono tutaj na piekło niż na heaven. Ale dobra, niech będzie. Jestem niby dobrym pieskiem. Uwaga, tu jest jakaś, nie, tego nie chcemy, to jest jakaś ankieta. Mamy 3 lata i 9 miesięcy pieska. I uwaga, czyli w takim razie teraz będziemy mieli 4 lata pieska. Klikamy play, to będą 4 lata pieska. O, dobra, co się stanie? O nie, czekaj, on się przewrócił. Jak on się przewrócił? Chyba o własną normalnie nogę.
Zaczynają go bić! O nie, protect your owner. Czekaj, przestrasz ich. Join them. Ej, czekajcie, nie, czy możemy bić naszego właściciela? Nie, żartujecie sobie. Czekajcie, uwaga. Nie no, proszę. Nie, co się dzieje? Widzieliście, widzowie, coś takiego? Ja po prostu nigdy. Ale słuchajcie, ja myślę, że to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę i subskrypcję, bo odcinki są codziennie. No a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!